Święty Jan Paweł II, Ewangelia starości i cierpienia. Na moim przykładzie chciałbym pokazać, jak przyjmować cierpienie. Przybywam jako pielgrzym prawdy i nadziei do sanktuarium świętego Łazarza. Przybywam, aby moim własnym ciałem świadczyć o znaczeniu i sensie bólu, gdy go przyjmujemy z zaufaniem, zbliżając się do Boga, bogatego w miłosierdzie, człowiek powinien się czuć wezwany, aby świadczyć miłość w bólu. Słowa te Jan Paweł II wypowiedział do ludzi trędowatych w czasie swojej pamiętnej wizyty na Kubie w styczniu 1998 roku. Wypowiedziane przez człowieka chorego pośród chorych słowa można uznać za spójny wyraz myśli i osobistego świadectwa papieża, który głoszoną innym prawdę okupił własnym cierpieniem. Jan Paweł II był jednym z najbardziej znanych pacjentów na świecie, którego chorobę śledził cały świat. Poliklinikę Gemelli, w której w czasie swego pontyfikatu przebywał 9 razy, sam nazywał Trzecim Watykanem. Publiczne przeżywanie choroby, a także starości, niewątpliwie stały się jednym z najbardziej zapamiętanych symboli pontyfikatu papieża Polaka. Śledzone na żywo przez kilkaset milionów ludzi na całym świecie, cierpienie papieża wciąż pozostaje głęboką nauką i wymownym świadectwem człowieczeństwa. Stylem, w jaki Jan Paweł II trwał przy życiowym krzyżu, nadawał zupełnie inną wagę swoim rozważaniom teologicznym i filozoficznym. Nie był to styl cierpiętnika, obnoszonego się swoim bólem. O swoim cierpieniu rozmawiał on tylko ze swoimi najbliższymi. Natomiast wiernych, którym osobiście bądź za pośrednictwem mediów oznajmiał, że jest chory i wymaga hospitalizacji, prosił zawsze o modlitwę. I tak przeżywać wraz z Wami Dzień Papieski. Jest to i dla mnie zaszczyt, i taka bardzo wzruszająca chwila, żeby sobie to wszystko poprzypominać. Moi drodzy, kiedy pierwszy raz usłyszałem Karol Wojtyła, chyba na obozie sportowym. Byłem w Krakowie, Nowej Hucie, zaprowadzili nas, żeby zwiedzać kościół i mówili, że kościół był konsekrowany przez jakiegoś tam kardynała. Nie zapamiętałem. Ale na pewno przez Karola Wojtyłę, no bo był to taki czas. A potem 78 rok. Dla Was to jest już mocna historia, dla nas trochę starszych to są takie wspomnienia, które no, budzą rozrzewnienie. 16 października 78, ja jestem 67 rocznik, to sobie łatwo policzycie, za dużo tych lat jeszcze tak nie miałem. Czyli w tej świadomości, no wiem, że w domu płakali, mówili, Boże drogi, coś niesamowitego. Telewizja oszalała z różnych powodów, natomiast no cóż, cieszyliśmy się, że Karol Wojtyła, kardynał z Polski, został papieżem. Potem 79 rok już bardziej przeżywaliśmy trochę, ja no nie za dużo starszy od 78, ale przeżywam jako pierwsza pielgrzymka do Polski. Przed telewizorem jeszcze, wtedy kiedy usłyszeliśmy, niech stąpi duch twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A później przyszedł ten smutny rok 81, dla Was to już mocna historia, 13 maja, zamach. To już trochę byłem starszy, trochę bardziej świadomy, trochę bardziej przeżywaliśmy to wszystko i niektórzy zamartwiali się, czy to w ogóle możliwe, żeby ktoś podniósł rękę na papieża, a potem się martwiliśmy, czy przeżyje i się modliliśmy. Pamiętam, jak, że użyję tego słowa, lataliśmy do kościoła. Były zorganizowane modlitwy i błagaliśmy Pana Boga, Matkę Najświętszą o no, zachowanie przy życiu Jana Pawła II. Potem było te piękne chwile, kiedy papież wracał do zdrowia. W 83 roku, moi drodzy, był u nas taki ksiądz Marek Doszko, nadal jeszcze funkcjonuje, warszawski kapłan, wtedy był wikariusza brawy, ja z Rawy pochodzę. I słuchajcie, zorganizował na tą pielgrzymkę papieską do Warszawy pielgrzymkę na rowerach. Żeśmy z Rawy pojechali rowerami do Warszawy. No i pamiętam wtedy, wiecie, i rodzice się bali. Pamiętam, było Boże Ciało i proboszcz wtedy takie słowo wystosował do rodziców, że niektórzy się martwią, że nie dojdziemy, że po drodze zginiemy, nie wiadomo, co tam nas spotka. Mówi, że w przedpokoju na łóżku też można umrzeć. Natomiast udało się nam pojechać, a pamiętam, to był stadion dziesięciolecia, no
dzisiaj to już narodowy, ale wtedy było na stadionie 10-lecie. Mnóstwo osób, to było moje takie bardziej świadome uczestniczenie w mszy świętej z Janem Pawłem II. To był rok 83. W 87 szedłem do seminarium. To uczestniczyłem w Warszawie we mszy świętej już trochę jako kleryk, no wiecie, startujący. Jako kleryk, który już się zgłosił do seminarium, ale jeszcze w tym seminarium nie był. Później w 95, gdy byłem już w seminarium, to uczestniczyliśmy w przygotowaniach pewnych. I w Warszawie byliśmy, ja byłem dosyć blisko Ojca Świętego i przechodził blisko, niektórzy moi koledzy mówili: Ojcze Święty, to seminarium i tak dalej, ale wiadomo, plan był taki, jaki był. 91 rok, moi drodzy, to było spotkanie z Janem Pawłem II, Dni Młodzieży w Częstochowie. I wtedy już była to pierwsza pielgrzymka, szliśmy w pierwszej pielgrzymce do Częstochowy i na koniec jakby tej pielgrzymki, no było też spotkanie z Janem Pawłem II i wtedy Jan Paweł II przypomniał nam te słynne słowa: wymagajcie od siebie, nawet jakby inni od was nie wymagali. I te słowa na pewno i tutaj nauczyciele, i pan katecheta, każdy wam tu będzie przypominał pewne rodzice i nieraz w kościele usłyszycie: wymagajcie od siebie, nawet jakby inni od was je wymagali. Niech te słowa wam mocno zapadną w serce. Ja pamiętam, wtedy je usłyszałem tak bardzo mocno. W 93 byłem święcony. W 97, jak byłem w Kutnie bodajże, zorganizowaliśmy to już, tak wiecie, tak jako ksiądz, pielgrzymkę do Paryża, do Francji, tak pieszczotliwie mówiliśmy do Paryża, na spotkanie z Ojcem Świętym. To był 97 rok. O, to już, słuchajcie, to już było takie przeżycie. Jechaliśmy najpierw na tygodniowe rekolekcje przez taką wspólnotę zorganizowaną Chamonix, Nowa Droga, a później po tym tygodniu tych rekolekcji, przygotowania, samo spotkanie z Janem Pawłem II. Pierwsze takie spotkanie, kiedy jeszcze Ojciec Święty mszy świętej nie odprawiał, ale już z nami się spotkał i przemówił, to było na Polach Marsowych, przywierzaj. A tak już, no słuchajcie, jest ponad 1 000 000 osób na Longchamp, to taki hipodrom. No to robiło wrażenie, to robiło wrażenie. Musieliśmy prawie że dzień wcześniej jechać, dojść parę kilometrów. Całą noc najpierw oczekiwania na tą mszę świętą, bo słuchajcie, 1 000 000 osób nie da się tak zorganizować na no, tym wielkim hipodromie, ale mimo wszystko. Całą noc oczekiwania, modlitwy, zawiązywania wspólnoty. No piękne to było przeżycie, do dnia dzisiejszego pamiętam. Moi drodzy, a później, no to wiadomo, że jeszcze bardzo mocnym takim to był rok 1999 i papież u nas w Polsce, ale i u nas w Łowiczu. Ale mówię z Łowiczu, to mówię, bo przyjechał do całej diecezji. Trochę uczestniczyłem w tych sprawach organizacyjnych, ponieważ byłem odpowiedzialny za bilet. Jak ktoś nie dostał, to no to trudno, to już nie miejcie do mnie pretensji. Ale był mój, tylko pan powie. Wtedy rzeczywiście mieliśmy no taki kociokwik, bardzo dużo wysiłku, a to był błogosławiony wysiłek. To był błogosławiony, piękne chwile. Bardzo mile je wspominam. I słuchajcie, z mszy świętej, nie będę wam już opowiadał takich jakichś szczegółów, ale jedno takie, wiecie, rzecz mnie poruszyła. Podczas mszy świętej jeden ksiądz zaprowadził mnie do wozu transmisyjnego. Czyli, wiecie, to taki tir wielki, ekranów mieli z tej strony mnóstwo, z tej strony mnóstwo. No i ten reżyser tam decydował o tym, co, no mówiąc już tak kompletnie, wy będziecie oglądać. Czyli jaki sygnał idzie w świat. I pamiętam, i to mnie wzruszyło, bo u nas Ojciec Święty gdzieś tam już się potknął i przyjechał z takim plastrem na czole. Nie wiem, czy kojarzycie, gdzieś tam w transmisjach sobie możecie to obejrzeć. I słuchajcie, bardzo mnie wzruszył pan realizator. Bo słuchajcie, ja nawet nie wiedziałem, że to tak jest, oni mają już tekst przemówienia, bo wiadomo, o czym będzie papież mówił, bo już to jest wcześniej wydrukowane. Natomiast jeżeli papież mówi już coś, no tak, no to tego nie wiedzą, no bo to na żywo idzie, co on będzie. Ale to, co już mieli przygotowane, to na przykład już
no, w sposób taki bardzo ostry mówił, że trzeba mu przygotować na przykład rodzinę, czyli jakaś kamerka, pokazywać rodzinę, bo za chwilę będzie papież mówił o rodzinie. I był taki fajny moment, kiedy mocno zbliżyli papieża na twarz z tej strony, że ten plaster był taki bardzo mocno wyeksponowany. I ten reżyser mówi, no polecenie do kamerzysty, przejdź z drugiej strony, pokaż nam dziadka, ale w takim naprawdę mówił w bardzo takich sympatycznych, pokaż nam dziadka z tej strony tego plastra nie pokazał. Słuchajcie, czyli zależało mu też na tym, żeby nie tylko Ojciec Święty, no bo wiadomo, mówił słowa, które do nas mówił, ale żeby wizualnie był też właściwie pokazany. Z troską to powiedział, z troską. I moi drodzy, dlaczego on powiedział to, że on uczył tego słowa dziadek? Bo powiem szczerze, że jak umieram 2 kwietnia 2005 roku, nie możecie tego pamiętać, bo Boże drogi to już prawie 20 lat, a wy 20 nie macie, a żebyście to pamiętali, to przynajmniej byście musieli mieć na koło dychy, żeby to przeżywać, to czyli 30 to jest nierealne, ale wierzcie mi, że świat stanął, świat się zatrzymał. 21.37 świat się zatrzymał do tego stopnia, że z nas dorosłych i wiem co mówię, na pewno każdy pamięta co wtedy robię. Bo jak ta informacja przyszła, to świat zamarł, my zamarliśmy i tak dalej. Ja dokładnie wiem, gdzie jechałem, bo wtedy byłam na Olimpiadzie Teologii Katolickiej, wracaliśmy z Ełku. I jeszcze po drodze z młodzieżą się modliliśmy i naraz przyszła w radiu informacja i cisza. I cisza. Jak zamilkliśmy, to ja tylko zadzwoniłem do parafii, wydam dyspozycję, żeby tam kościelny kirę ubierał i tak dalej, kościół był otwarty. No takie sytuacje, bo jakiś ileś czasu zanim dojechałem do parafii. Moi drodzy, ale ja wtedy poczułem, jakbym stracił dziadka, ojca, dziadka, przyjaciela, kogoś bardzo bliskiego. Moi drodzy, a potem spotkania z Ojcem Świętym, to były już w Rzymie, kiedy jeździłem na grób. Jeszcze jako do sługi Bożego, potem do błogosławionego, ale byłem też 2 razy w Bazylice, kiedy już Ojciec Święty został przeniesiony do nowego miejsca, kiedy został kanonizowany. I kochani, pewno każdy z was ma wiele takich spotkań modlitewnych. Teraz opowiem takie, no ktoś powie, to bez przesady. Ale ja to odebrałem bardzo tak, konkretnie. U mnie, jak wchodzę z kościoła w Krośnielicach, jak tylko sobie wyjdę z zakrystii, to nieduży mamy taki postument papieru. Powiedzmy, pomnik taki z masy, no powiedzmy sobie metr 50, może 2 metry, na takim postumencie. I papież mnie zawsze wita, ja witam papieża, ja go błogosławię, proszę, żebym ja się pobłogosławił, jak Paweł II, jeszcze tyle mówię do papieża, żeby, i słuchajcie, i pamiętam, jak tylko przyszedłem do Krośnielic, no to wiadomo, parafia rusza w znaczeniu takim, że proboszcz bardziej rusza, czyli muszę pewne rzeczy zorganizować. Nie było gospodyni. I mówię, święty, a nie Paweł II, ja się, no, bo, i słuchajcie, pamiętam, był to 22 września. Ja nie wiem, jak wy może jesteście ogrodnicy, czy to jest czas, żeby kwitły róże? Nie wiem, i wydaje mi się, że chyba nie. A wtedy, słuchajcie, róże zakwitły. Przy papieżu, mówię, o. I słuchajcie, przychodzi do mnie pani, którzy księdza, no może ja bym mogła być gospodarzem. Boże, dla mnie to był konkret, święty Jan Paweł II i róże rozkwitły i załatwi gospodynię. Więc słuchajcie, to taki konkret, bardzo, bardzo taki radosny. Natomiast chcę jeszcze wam powiedzieć o takiej sytuacji, trochę, powiedzmy sobie, dziwną, którą trochę, jak może nie tyle skrywałem, co będąc olimpijczykami na Jaszczurówkach, bo na Jaszczurówkach Zakopanych Jan Paweł II często przyjeżdżał tam do sióstr Urszulan. Jeszcze jako Karol Wojtyła przyjeżdżał. Potem był też jako Jan Paweł II. I słuchajcie, podczas skazania do młodzieży powiedziałem tak. Jan Paweł II, gdy był Stefanem Wyszyńskim, nie wiecie, dalej to ciągnę. Ja nawet tego nie zorientowałem się. I potem ta młodzież mówi, przygręca, często powiedział, że Jan Paweł II jak był Wyszyńskim. Mówię, słuchajcie, bez przesady. Ale ksiądz Sławek, który był za mną i ty tak powiedziałeś. Ja mówię, Boże drogi, tak się mocno przejęzyczyłem,
I wiecie, mocno tego tak nie przypomniałem, nie chwaliłem się tym do piątku, bo teraz, słuchajcie, w piątek, sobotę i niedzielę byłem z parafią na pielgrzymce i między innymi byliśmy w Wadowicach, potem było tak spotkanie Margaretki w Krakowie i trochę Zakopanego Mięcia. Jesteśmy w domu Jana Pawła II w Wadowicach. I uwaga, coś niesamowitego, jest ten list wyeksponowany w tym muzeum. Jak nie wiem, czy byliście już, może jak to zachęcam, słuchajcie, żebyście pojechali do Wadowic. Przepiękne muzeum, przepiękne muzeum. I w tym muzeum jest list kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy Karol Wojtyła otrzymał nominację na kardynała, to Wyszyński napisał list gratulacyjny do Wojtyły. I uwaga, uwaga, a podpisał się kardynał Stefan Wojtyła. On z wrażenia mówią, że Wyszyński, pisząc do Wojtyły, podpisał się kardynał Stefan Wojtyła. Słuchajcie, ten podpis jest, czyli jakoś tak, ten, czyli nawet się nie zorientował i puścił ten list. Więc słuchajcie, czyli jeżeli Wyszyński się tak pomylił, to znaczy, że można się mylić. Wyszyński, Wojtyła, to jest sytuacja taka jakby normalna i naturalna. Moi drodzy, w Paryżu, jak byliśmy, to dni te przebiegały pod hasłem nauczycielu, gdzie mieszkasz? No i ta odpowiedź z Ewangelii, chodź i zobacz. Moi drodzy, bądźcie zawsze w drodze. Szukając Pana Boga, bądźcie w drodze. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek was unieruchomił i sprawił, że się zastajecie. Bo jak człowiek się zastaje, to rdzewieje. Czyli bądźcie w ruchu, bądźcie w drodze, bądźcie aktywni. Nie bądźcie takimi osobami kanapowymi, którzy, nie wiem, usiądą i będą tylko narzekać na cały świat. Bądźcie aktywni. Chodź i zobacz, chodź i zobacz. Idź do nauczyciela, idź za nauczycielem, od nauczyciela czerp dużo i wybieraj dobrych nauczycieli, jak to mówię. Chrystus jest dobrym nauczycielem. Nauczycielu, gdzie mieszkasz, chodź i zobacz. Niech te słowa gdzieś wam też pozostaną. I kończąc, żeby was nie zamęczyć, ja tego nie słyszałem, ale mi też to opowiadali, że kiedy Wojtyła jako kardynał w diecezji krakowskiej jeździł na wizytację, no to dojechał do jakiejś parafii, a wiecie, jak te wizytacje wyglądają. Pewno w tym trochę uczestniczycie. To zawsze biskup przyjeżdża do parafii, no to małe dzieci witają, większe dzieci witają i te największe dzieci witają. I to małe dziecko jakieś, no wiecie, nauczyło się tych słów, ale jak mówiło do, no, już późniejszego Ojca Świętego, czyli no, jeszcze wtedy do biskupa, jak mówiło, to jakoś tak stanęło, że mikrofon miał tu i nie mówiło do mikrofonu. I, no, późniejszy papież, będę tak mówił, papież, żeby okrócić, i papież do niego mówi, mów głośniej, bo nie słychać. A ten malec się w ogóle nie przejął. I dalej, do. Mówił, więc Ojciec Święty, słysząc, że nie słychać, mówi jeszcze raz do niego, mów głośniej, bo nie słychać. I wtedy malec do niego powiedział, jak nie słyszysz, to się napię. I wtedy Ojciec Święty, słuchajcie, no jeszcze mówię, to kardynał Wojtyła doszedł do mikrofonu, odczytał Ewangelię i powiedział tak, przygotowałem całkiem inne kazanie, ale ze względu na to, że ten malec i wszystkim też jakieś tak, no, jakby już naświetli tą sytuację, bo może ktoś nie słyszał, co ten malec odpowiedział, powiedział, chcę wam powiedzieć, jak to Pan Bóg pochyla się nad człowiekiem, żeby go lepiej słyszeć. I powiedział kazanie o Bożym Miłosierdziu. I już ostatnie zdanie. Słuchajcie, w 2002 roku, kiedy konsekrował świątynię Bożego Miłosierdzia w Krakowie, mówił, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby iskra Bożego Miłosierdzia poszła w świat. Czujcie się i wy odpowiedzialni, żeby głosić orędzie o Bożym Miłosierdziu. Niestety papież trochę proroczo powiedział słowa w 2002 roku, powiedział słowa, dzisiejszy świat
z Pana Boga uczynił wielkiego nieobecnego. Nie pozwólmy na to, aby rzeczywiście w naszym życiu brakło Pana Boga. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Amen.